Witam, z tej strony Manag i wracamy do Vessel, czyli naszej zabawy z popuszczaniem płynów, ile się tylko da. Ostatnio eksplorowaliśmy kopalnie, udało nam się uruchomić nawet część z nich i doszliśmy do tutaj właśnie stworków biegających, lubujących się w zasadzie w lawie. Teraz pytanie, co my tu mamy zrobić? Aha. Nie woda. Nie woda. Coś my tu mamy. A może to? Nie to. Parę my tu mamy dorwać. Okej. Czemu to mi się wydaje, że parę? Czyżby? Udało się, parę, tak. Czyli dobry już wstęp. Dobrze zaczęliśmy od zrobienia czegoś, co tak jak należy. Pójdź ty ode mnie. No i się tak, dobrze, że się rozbili. Dobrze ci tak, a nie tam. Będziesz mnie tu podpalać. Idziemy w tej ciemności pod górę. Bijejem. O, mamy tutaj więcej glutów świecących. Ty. Możesz się palić, ale się nie pal ze mną. Okej, okay. Spadaj. A pójdziesz ty! To było genialne w moim wykonaniu. Coś myślenie, że można się było... Nie, no nie można się było tego domyśleć, okej. Okay. Biegniemy dalej. Biegniemy. Przestaliśmy biec. Podskoczmy. Biegniemy. Ale kwiatek świecący. Aha. I my to mamy otworzyć. One są światłolubami. Nie wiem. To dla niego coś da? Nie da. Może... to światło coś... zwykłe. W ten sposób... Tak, bezczelnie... Really? Nie no... Dobra, zobaczmy. Transformacje środowiskowe. Te tunele, powiedzmy tunele, są bardziej w sensie środowiska mieszkalne, stworzone, wyryte w minerałach, wydają się być stworzonymi przez fluorosy. I zaadaptowanymi do otaczającej ich maszynerii. Z tym najbardziej nieżyciowym ze środowisk, czy też wolnym od życia ze środowisk podziemnych, głęboko pod ziemią, fluorosy stworzyły ekologię, czyli ekosystem. Myślę, że to bardziej tutaj pasuje. Wykorzystując nawet najmniejsze zasoby i przekształcając je w świat dookoła nich. No, coś to na mnie kapie. Ale to też jakaś siecz. Tylko, że tym razem złota to lawa. No, trochę sobie podpaliliśmy pięty. Chodzimy. Aha, chodzimy. Czy tutaj damy radę? Czyli wychodzi, że para po stopieniu tego świecącego główienka też jest świecąca. Ło, złap się.
Tak, spadliśmy na sam dół. Kamera za nami oczywiście nie nadąża. Wskakuj! Wskakuj, wskakuj! Na górę, na górę, na górę! Jezu! Biegnij, biegnij, biegnij. Uff. No tak, tam niby każe nam biec, ale tutaj nic nie ma? Nic, nic, zupełnie nic. Zaraz, nihil. To nawet nie wpadniemy, nie? Łeee. Niewykorzystany potencjał. To idziemy dalej. I uzupełniamy płyny. O Jezu, nie, to chcemy zrobić. Chcemy pozbierać trochę wody. Wody! Tylko wody! Dobra. Już koniec, koniec. Idziemy, idziemy. Jesteśmy i tak może. O! Co my tu musimy zrobić? Kawał kompleksu, jakby nie patrzeć. I to jeszcze w tle, to pseudo 3D przesuwające się. Aha. Tu z tego możemy stworzyć lawowe potworki, albo stworzyć pewnie świecącą parę, ale świecąca para po nic nam nie jest potrzebna. Czyli tu zapewne będziemy musieli stworzyć lawowe potworki, tylko po co nam te potworki? Jezu, skakuj. Aha, tu będzie musiał ktoś przechodzić. Ktoś światłoluby czy światłoczuły? Światłoczuły. Dobra. Tak chcemy. Tak, tylko że on sam z siebie świeci, to jest trochę bez sensu. No właśnie. Trochę nie tą substancję użyłem, co trzeba było. Czy uda mi się jakoś przesunąć? No bo ona mi teraz będzie przeszkadzać. Dobra, zgasła. Stwórzmy się z normalnej wody. Dobra. Nie. Tak, nie chcemy. O, jeszcze wyszedłeś! Spadaj tam spół! Okej. Spadaj tam z powrotem. Chyba to nie będzie... Chyba to nie był jednak dobry pomysł. Chyba jednak... tam mamy świecącego fluorosa. Tylko to jest ten fluoros, który jest światłoluby dla odmiany, ale to jest elektrownia, czyli to musimy zniszczyć. Może to nie jest taki aż tak duży problem. No ciekawe, czy teraz pobiegnie tam, gdzie chcemy? Pobieg. Pobiegnie tam, gdzie chcemy? Pobieg. Dobra. Zgaśmy to, zgaśmy to. Okej. Okej. No zobaczmy, czy to się uda? Prawie się udało. Mamy go w ciemności, tylko teraz by trzeba było... No właśnie, trzeba tam światło doprowadzić. Ha! Nie no, bo tak tam nie doprowadzimy. Przydało tam się tego stworka z lawy doprowadzić. Tylko jak go doprowadzić? Którym tutaj? Światło lubym, światło tymi. Nic. Jeżeli damy ten.
to on tam zostanie w miejscu i nic się nie zrobi, nie? Chyba, że nie. Już mam pomysł, który... Zmierzmy się. Zginij! Zginąłeś? Dobra. Chyba, że spróbujemy tym zrobić to. Jezu. Ty się robisz, nie robisz? Nie robi się. Dlaczego się nie robi? Lol. Dlaczego się nie zrobił? Ten tutaj cały czas stoi, okej. Okay. Ale dlaczego on się nie zrobił? Dobra. Coś mu się dalało zapewnić. O Jezu! W taki totyczny sposób zginąć. Rele! 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 No, wesprzyj się, wesprzyj się! Ale się... Aj, czasem mam nadzieję, że ten... Mam wrażenie. Nie nadzieję. Nie jestem przy nadziei, nie ta płeć. Tak, nie ten. Zdecydowanie nie ten. On złap się tej drabiny. Ależ masakra. To wiemy już, jak go naprowadzić. Tą myszkę może stąd zabierzmy. Wiemy już, jak go zaprowadzić na sam dół. To jest zawsze coś. Łoż ty! No i dlaczego zeskoczył? Po co? Tego nasi górale nie wiedzą. No. Nie, to dzisiaj zdecydowanie Grzybek jest moim przeciwnikiem. Najpierw powiedz moje przyczyny, no ale... Jaki efekt jest, taki jest. Tego się, temu się nie da zaprzeczyć. Dobra. Dostał się tam, gdzie chcieliśmy. Teraz musimy zrobić złego tego, który mam nadzieję, że zacznie nas gonić, przez co oświetli tego na górze, przez co on pobiegnie i przestawi zaporę. Zobaczmy, czy będzie w tym racja. Stwórz się. Dobra. Idziesz dobrze. Idziesz, 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 idziesz. Tak, chodź, chodź, maleńki. Chodź. Ruszesz się. Aha, czyli nie zrobi to światła. Ajajajajajaj. Ale, coś innego mi przyszło do głowy. Dobra, już chyba wiem, jak to trzeba rozwiązać. Dobra. Tak, ty tutaj idź, a ty idź się wystrzel. I to chyba będzie opcja, której szukamy. Tak, to
Co jest to? Świecąca para. Jak ja od razu mogę nie pomyśleć o świecącej parze? Co ze mnie za idiota? Aj. Ale co jest z tym, że czasami to skakanie przebywa? Nie mam pojęcia. Aż ty. Dobrze, udało się. I dostaliśmy jeszcze osiągnięcie. Jedno srebrne, jedno złote. Jesteśmy genialni. A, patrzcie. No, nie pamiętałem, że już my wszystkie... Przestań, no, zostaw mnie tą kamerą, no. Że my wszystkie te pozostałe odkryliśmy. Kurczę, nie pamiętałem o tym. A teraz odkryliśmy jeszcze to ponad pozostałe. To specjalne, to dodające nam tej specjalnej cieczy, która... specjalnej protoplazmy, którą możemy ulepszać przedmioty swoje. Dobra, biegniemy dalej. Biegnij. Ciekawe swoją drogą, jaka będzie następna sceneria. Był już jakiś sad. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Właśnie, to odkryliśmy. Survey the mines. The mines. Tak, widzieliście tylko 2 na 5, także za dużo tego nie byliśmy w stanie zrobić. Cóż, takie życie. Czyli tutaj powinien być potworek z kopalni. Poskopalniany. New journey of... centrum kontroli. W górę tą drabiną jest centrum kontroli i kopalni, miejsce największej aktywności fluorosów. Raporty sugerują, że fluorosy zaadoptowały się, dostosowały się. Nie, chwila, chwila. Dostosowały... Cholera wie. Centrum swoich... Dostosowały swoje cele, myślę, że to będzie najlepszym tłumaczeniem. Dostosowały swoje cele, używając... mając za przewodnika fluorosa nawet jeszcze bardziej rozwiniętego niż one, zdolnego do wielkich zniszczeń, do wielkiej destrukcji. Sformowały hierarchię władzy, którą muszę rozmontować i zrozumieć. Nie mam wyboru, jak tylko umieścić siebie w centrum zdarzeń i znaleźć sposób, by zaadoptować się przeciwko nim. Dobra. Czyli idziemy do posika. O cholera, zamknęło nas. Ależ wielki fluoros. Jeju! Krzycący fluoros, dobra. A. Tutaj to nam nic nie da. Co my tu mamy w ogóle? Nie mam pojęcia, co robić. Biegniemy tylko w tą jedną stronę. Co my tu mamy robić?
On ty spryskuje go. No my mamy jakoś go powstrzymać jeżdżąc tutaj na górze, ale jak? Jak go powstrzymać? Jest. No nie wiem, próbujemy go z... Coś tu pozwala mu uzupełniać, no przejdź to! O, co mi się stało? Ale mnie przerzuciło. O co tu chodzi? Ja w ogóle nie łapę, o co chodzi w tej planszy. W ogóle nie... O co tu biega? Ktoś mi... Przesuń się! No przesuń się tam! Ale jaja, no nie mogę się tam przesunąć. No tak, on zrobi za to klapsa i mnie od razu przesuwa. O co tu biega? Nie wiem. Kurczę, no nie... Szczerze nie mam pomysłu w ogóle. Co tu zrobić? Ale wiem, że to mi jest potrzebne. Dobra, mamy full tutaj. Tutaj są te, które nie lubią światła. Czyli tymi nim mogę sterować. Tutaj coś mamy za to. Tak jakby tutaj na dół bym musiał zejść. Aha. Tylko czy ja wejdę teraz tutaj? No chodź tu do mnie. Ale w ogóle bajer, bo jak on tak krzyczy, to mi się cały pad w ogóle... No pójdziesz się do mnie, chodź tu. Nie mam pojęcia w ogóle o co tu biega. Nie wiem, zagubi jestem dzisiaj chyba. No nie. Stajemy tutaj, no bo ja bym chciał, żeby on do mnie podszedł, ale on nie chce do mnie podejść. On sobie tutaj po prostu stoi i... O nie, podejdzie do mnie. Dobra, pozbyliśmy się całej wody. O,
Czyżby to o to chodziło? Czyżbyśmy dobrze zrobili? Przejdziesz? No i... I jedno otworzyliśmy. Biegnij, nie da się lawie. Czyli o coś takiego chodziło. Nie, w ogóle tyle tych przycisków, tyle tych... W życiu nie pomyślał, że... Łoszczy! Czy po tej stronie jest coś takiego? Też? Wow, no biegnij, przeskocz to. Po tej stronie jest coś takiego też? Też takie pomieszczenie z wajchą? Nie, tutaj jest tam dalej to. Czyli... Czyli on jakby musiał tam dalej wejść. Dobra, nie mam pomysłu co dalej, ale minęła nam 26 minuta nagrania już jakiś czas temu. Także myślę, że w tym momencie możemy skończyć. Ja ogarnę co i jak, gdzie i kiedy. Także na razie. See you all!